Jesteśmy w pięknym mieście Bukareszt. Tak wygląda Bukareszt od tyłu. No. Niestety pogoda dzisiaj słabiutka, ale to nic. Przejdziemy się wzdłuż tej ścieżki i zobaczymy, dokąd ona nas zaprowadzi. Jak na razie widoki są takie normalne. W każdym razie jest to na pewno trochę inny widok niż ten, który można spotkać w centrum miasta. Dlatego warto pokazać Bukareszt też od tej trochę mniej znanej strony. Deszczyk sobie pada niestety. Przez ostatnie dni było to tak ładnie. A teraz niestety jest kiepsko. Ale to nic. No, trzeba przyznać, że bardzo przyjemna okolica. Niestety dzisiaj nie zachęca do spacerów, ale damy radę. No, służby sprzątające, bardzo dobrze. Nawet w niedzielę. Super. Tak wygląda Bukareszt od tyłu. Idziemy dalej. Pogoda niestety bardzo, bardzo słaba, ale to nic. Po prawej stronie mamy jeden z parków w Bukareszcie. Właściwie to jest chyba część większego kompleksu, ale tam też zobaczymy. Po kolei. Market Nord. Też fajnie. Milionowym mieście w niedzielę spokoju nie ma, nawet na takim uboczu. O ile się nie mylę, tu się ciągnie po prawej stronie ciągle ten park, kończy się pięknym jeziorem, natomiast tu gdzieś w pobliżu będzie ambasada chińska. Zobaczymy.
Niestety. Deszcz nie jest intensywny, ale jak każdy deszcz troszeczkę dokuczliwy, to jednak nie zmienia faktu, że trzeba trochę pooddychać świeżym powietrzem, o ile tutaj jest to możliwe. Myślę, że to są właśnie te rejony, gdzie mieszkańcy stolicy Rumunii mogą właśnie to zrobić. Aczkolwiek jesteśmy w północnej części miasta, więc centrum, czy południe, czy wschód, czy zachód, to są zapewne zupełnie inne rejony. Więc tak czy inaczej, jest to zaledwie malutki wycinek tego, co to miasto oferuje. Nie zmienia faktu, że na pewno dla wszystkich tych, którzy tutaj tu wcześniej nie byli, a ja nie byłem, to wyobrażenie jest na pewno zupełnie inne. Natomiast rzeczywistość, minusy niekoniecznie przesłaniają wszystkie plusy, także jest ok. Dobra, idziemy dalej. Widać po chodniku deszczu coraz więcej, ale nikogo to nie odstrasza. Tak właśnie wygląda. Trochę lokalnej gwary. I idziemy dalej. A teraz Strau, to właśnie chyba jest ten park. Baza sportiva. Wszystko jasne. Wszystko po prawej stronie to jest właśnie kompleks, który się ciągnie. Cały park. Parkare privata. A tu, którzy znają włoski, o, piękna fontanna. Może być to znajome. Niestety pada coraz mocniej. Będzie się udać w jakieś miejsce, gdzie jest trochę więcej drzew. Okej. Chyba się zbliżamy gdzieś w okolice wejścia do tego parku. Oczywiście to nie jest jeszcze bezpośrednio, ale tak wygląda Bukareszt nieco od tyłu. Za chwileczkę w kolejnej części kolejny meldunek ze stolicy Rumunii. Pozdrowienia.